Cześć czołem, oglądacie kanał Busem przez Świat, ja nazywam się Karol Lewandowski i w tej serii opowiadam o najciekawszych atrakcjach w polskich województwach. W ostatnim odcinku opowiadałem o województwie podlaskim, a dzisiaj zapraszam Was do województwa warmińsko-mazurskiego. Województwo warmińsko-mazurskie to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów województw w Polsce. I nie ma co się dziwić, bo jest to jedna z najpiękniejszych części Polski, w której nie brakuje ciekawych atrakcji. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 ciekawych miejsc w tym województwie. Mazurskie Jeziora. Jednym z najlepszych doświadczeń w województwie warmińsko-mazurskim jest oczywiście żeglowanie po jeziorach. W każdym porcie można wypożyczyć jacht i wypłynąć w rejs po jeziorach. My niestety uprawnień żeglarskich nie mamy, ale mieliśmy to szczęście, że podczas naszego pobytu na Mazurach przebywał tu także nasz znajomy Piotrek, który zabrał nas na swój jacht. Niesamowicie odprężające doświadczenie, a Mazury z tej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej. Można całe dnie spędzić na szukaniu ukrytych plaż, wysepek i podziwianiu wspaniałych widoków. Giedrzwałt. Miejsce ważne szczególnie dla osób religijnych. W 1877 roku miało tu miejsce objawienie Matki Boskiej, które jest jedynym w Polsce potwierdzonym przez Kościół objawieniem. Co roku pielgrzymują tu tysiące osób, które modlą się o uzdrowienie. Poza kościołem, przy którym miało miejsce objawienie, znajduje się tu także ładnie położona droga krzyżowa i źródełko z wodą poświęconą przez Matkę Boską. Całe to miejsce ma bardzo odprężającą atmosferę. Elbląski. Kanał, który w plebiscycie Rzeczpospolitej został uznany za jeden z 7 cudów Polski. Jest to kanał łączący jeziora Druzno i Jeziorak, który w sumie ma ponad 150 km. Po kanale odbywają się turystyczne rejsy statkami, które są bardzo ciekawe m.in. z powodu konieczności pokonywania różnic wysokości. W niektórych miejscach odbywa się to za pomocą specjalnych śluz, a na przykład na pochylni Kąty statki wyjeżdżają na trawę i pokonują kawałek lądu jadąc po trawie. Widok jest bardzo niecodzienny i warto go też zobaczyć z perspektywy ziemi. Kajaki na Krutyni. Krutynia to jedna z najładniejszych w Polsce rzek ze świetnymi warunkami do spływów kajakowych. Rzeka przepływa przez rezerwat, nurt jest bardzo wolny, a rzeka płytka i pełna naturalnych zakrętów, które tworzą piękny krajobraz. Bardzo imponująca jest też infrastruktura, która powstała przy rzece. Karczmy z pomostami dla kajakarzy, bary, punkty odpoczynku i tym podobne. Niestety w weekendy bywa tu bardzo tłoczno, dlatego warto wybrać się tam w tygodniu, kiedy turystów jest zdecydowanie mniej. Święta Lipka. Święta Lipka to sanktuarium maryjne i cel wielu pielgrzymek. Miejsce to nazywane jest nawet Częstochową Północy. Kilka razy dziennie odbywają się tu darmowe mini-koncerty organowe. Koniecznie warto się tam wybrać właśnie na jeden z tych pokazów, bo jakość i skala organów są imponujące. Piramida w Rapie. Jedna z niewielu piramid w Polsce znajduje się tuż przy granicy polsko-rosyjskiej. Jest to grobowiec wybudowany przez rodzinę Fahrenheit, która chciała stworzyć grobowiec wzorowany na egipskich piramidach. Radiesteci wierzą nawet, że piramida znajduje się na przecięciu żył energetycznych i jest to miejsce mocy. Jest to na pewno miejsce nietypowe i unikalne, do którego warto podjechać, będąc w najbliższej okolicy. Wilczy Szaniec.
W latach 1941-44 była to główna tajna kwatera Hitlera, z której dowodził inwazją na Rosję. Pomimo swoich olbrzymich rozmiarów, była doskonale ukryta w lasach, bardzo dobrze zamaskowana i nigdy nie została odnaleziona przez obcy wywiad. To tu był przeprowadzany jeden z najsłynniejszych zamachów na Hitlera, pokazany w filmie Walkiria. Podczas wycofywania się niemieckich wojsk, kwatera została przez nich wysadzona w powietrze, dlatego większość budynków jest dzisiaj doszczętnie zniszczona. To miejsce warto zwiedzać tylko z przewodnikiem, inaczej zwiedzanie nie ma sensu, bo nie będziemy wiedzieli nawet, gdzie jesteśmy. Lidzbark Warmiński. Bardzo malownicze miasteczko z gotyckim zamkiem należącym do szlaku zamków gotyckich. Warto zwiedzić go w środku z przewodnikiem, bo jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Trzeba się też przejść dookoła fosy lub dołączyć do wycieczki gondolą po kanałach. Fromborg. Zaciszne miasteczko znajdujące się nad Zalewem Wiślanym, nazywane Klejnotem Warmii. To tu Kopernik pracował nad swoimi wielkimi odkryciami. Największym zabytkiem jest wzgórze katedralne z gotycką katedrą, ale warto też zobaczyć wieżę wodną, czy przejść się po porcie i Starym Mieście. Reszel. Niewielkie miasteczko uważane za perłę okolic. Zwiedzanie warto zacząć od zabytkowego mostu gotyckiego i zejść na dół, żeby przejść się unikalnym parkiem miejskim położonym w wąwozie. Na końcu parku wchodzimy schodami do góry, aż docieramy do zamku biskupów warmińskich. Warto też przejść się po uliczkach Starego Miasta i wstąpić do jednej z licznych kawiarni. W kolejnych odcinkach będę opowiadał o kolejnych polskich województwach, więc koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych miejsc.